Galerii Klubu Kopernik otwarto wystawę malarstwa inowrocławianina Bartłomieja Zabłotnego. W wernisażu pracy zmarłego w 2000 roku inowrocławianina Bartłomieja Zabłotnego, który związany był ze środowiskiem twórczym skupionym wokół artysty plastyka Mariana Kokoszyńskiego, oprócz zaproszonych gości uczestniczyli również najbliżsi i współpracownicy malarza. Na ekspozycję zaprezentowaną w mini galerii klubu Kopernik składają się prace wykonane w różnych technikach malarskich. Jako że artysta nigdy nie sprzedawał swoich obrazów, a jedynie obdarowywał nimi tych, których kochał i lubił, by wystawa mogła się odbyć, trzeba było ściągnąć pracę z Inowrocławia i regionu. Jego obrazów nie sposób policzyć z tego tytułu, że niejednokrotnie ja nawet ich nie widziałem na oczy. Także na tej wystawie mam możliwość obejrzeć pracę jego, które jakoś umknęły mojej uwadze, chociaż byłem jego synem przecież i to. Jeśli chodzi o twórczość jego i kontynuowanie jego dzieła przeze mnie osobiście, bo ja osobiście też maluję, to ograniczało się raczej nasze spotkania i rozmowy do tych klimatów, do malarstwa, jeśli chodzi o sprawy warsztatu. Dużo się od niego nauczyłem, to fakt. Syn pana Bartłomieja również poszedł w ślady uzdolnionego artystycznie ojca. Najbardziej pociągają mnie o jego oleje. Z tego tytułu, że pod koniec swojego życia, nie wiem, czy to była wina jego wzroku, który postępował z utratą zdrowia. On miast malował, on rzeźbił obrazy, co eksperymentował ze sztuką do końca swojego życia. I muszę tutaj powiedzieć, że z niezłym skutkiem. Piłkarska drużyna Goplani trenuje pod okiem nowego szkoleniowca. Na czele biało-niebieskich stanął Marcin Lewandowski. To początek nowego rozdania w klubie. Piłkarze Goplani Inowrocław mają nowego trenera, a wraz z nim nadzieję na lepsze wyniki wiosną. Szkoleniowcem został wychowanek klubu z ulicy Orłowskiej Marcin Lewandowski. W biało-niebieskich barwach grał od młodzika po seniorów. Ostatnio był trenerem Cukrownika Tuczno. No ma pan rację, to przede wszystkim chodzi tutaj o moje korzenie, które stąd się wywodzą w ogóle. Zaczynałem jako młodzik młodszy, przechodząc wszystkie grupy wiekowe, kończąc na seniorach w trzeciej lidze. Po telefonach, spotkaniach z zawodnikami tutaj A-klasy, których miałem też przyjemność trenować w innych klubach, no, poprosili mnie, plus no, zarząd oczywiście, żeby w końcu przyjść i spróbować. Miejmy nadzieję, że piłkarzom Goplani starczy zapału. No tak, na pierwszym spotkaniu było 19 zawodników, co powiem, byłem mile zaskoczony. I zaraz na tym pierwszym spotkaniu określiliśmy sobie jakby cele, po pierwsze, a ja narzuciłem swoich 5 twardych punktów, których mamy się trzymać. Te punkty, pozwolicie Państwo, że zostaną tutaj między mną a zawodnikami. Natomiast po przekazaniu tych punktów powiedziałem zawodnikom, że ktoś się z nimi nie zgadza, proszę może opuścić szatnię, dlatego że no nie będę z tym zawodnikiem współpracował. Okazało się, że nikt nie wstał. No i przychodzą na treningi, zasady przyjęli i działamy razem. Zarząd klubu odwołał też z funkcji wiceprezesa do spraw marketingu Przemysława Gawędę. Rozgrywki A-klasy rozpoczną się 19 marca. Ostatni weekend lutego upłynął w Inowrocławiu pod znakiem otwartych Mistrzostw Polski Federacji WADF w tańcu nowoczesnym. O prawo do startu w Mistrzostwach Świata i Europy walczyło około 1200 tancerzy. Przez 2 dni Inowrocław był taneczną stolicą Polski. Około 1200 tancerzy rywalizowało w drugich otwartych Mistrzostwach Polski Federacji WADF w tańcu nowoczesnym, które odbyły się 27 i 28 lutego w hali widowiskowo-sportowej. Na parkiecie prezentowali się soliści, duety, tria, small teams, large teams i showcases w 3 kategoriach wiekowych do lat 11, 12, 15 lat i powyżej lat 15. Łącznie 661 różnych występów. Sobotnie zmagania turniejowe upłynęły pod znakiem disco dance, a także innych form tańca. W niedzielę na parkiecie królował hip-hop. Inowrocławskie zawody były eliminacjami do Mistrzostw Świata i Europy. Tak, Mistrzostwa Europy odbędą się tym razem w Polsce.
w Płocku w maju i bardzo duża część tancerzy, która tańczy dziś i jutro, na pewno udział weźmie w tych mistrzostwach. I nie tylko sami laureaci, ale również dajemy tak zwane dzikie karty zaproszenia dla tancerzy, którzy spodobali się komisji sędziowskiej, więc to grono polskich tancerzy będzie na pewno liczne. W komisji sędziowskiej zasiadła medialna osobowość taneczna Marta Mandaryna-Wiśniewska, która w Inowrocławiu czuje się tak dobrze jak przysłowiowa ryba w wodzie. No pewnie, zawsze dajecie radę. Inowrocław po prostu robi tak fantastyczną imprezę, że naprawdę niech żałują wszyscy ci, którzy nie przyjechali, chociaż przyjechało w tym roku bardzo dużo osób. Czym są klastry i jakie korzyści mogą przynieść dla firm? Na ten temat rozmawiano w Saloniku Literacko-Artystycznym podczas konferencji dla przedsiębiorców. Spotkanie opatrzone zostało tytułem Klastry – klucz do wspólnego sukcesu, czyli zróbmy biznes razem. W czasie biznesowego spotkania eksperci podpowiadali, jak średnie przedsiębiorstwa mogą konkurować z dużymi graczami. Nie zabrakło też różnego rodzaju prezentacji i wykładów. W konferencji wzięli udział przedstawiciele klastra poligraficznego, turystyki medycznej i uzdrowiskowej, czy na przykład bydgoskiego klastra przemysłowego. Organizatorem spotkania było Biuro Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Inowrocławia. Spotkaliśmy się, aby porozmawiać na temat klastrów, na temat wspólnego działania naszych lokalnych inowrocławskich przedsiębiorców, bo sam klaster to jest właśnie idea wspólnego działania, aby wypracować przewagę konkurencyjną na rynku, działania przedsiębiorców, samorządu, ośrodków naukowo-badawczych i o tym wszystkim rozmawialiśmy podczas tej konferencji. Co ważne, głos swój zabrali również praktycy, czyli uczestnicy klastrów, którzy opowiadali o zaletach, o tym, jak wygląda funkcjonowanie w takiej inicjatywie klastrowej, na czym to polega, jakie są wymierne korzyści takiego funkcjonowania. I o tym wszystkim porozmawialiśmy właśnie podczas naszej kolejnej konferencji, kolejnego spotkania z przedsiębiorcami z Inowrocławia. Choć do zakończenia budowy obwodnicy Inowrocławia zostało jeszcze 1,5 roku, duże postępy widać w rejonie Sikorowa oraz węzłów drogowych powstających w Jacewie i Latkowie. Ekipy biorą się właśnie m.in. za budowę mostów i wiaduktów. Ruszyły też prace dotyczące sieci wodno-kanalizacyjnej, ale także elektroenergetycznej i teletechnicznej. Według inwestora, czyli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Bydgoszczy, trasa od Markowic do Latkowa może zostać oddana do użytku już w przyszłym roku. To nie koniec. Generalna Dyrekcja Dróg już zwróciła się do ratusza, aby ten zachęcił mieszkańców do składania swoich propozycji nazw węzłów drogowych w Latkowie, Tupadłach i Jacewie. Postępy prac nad obwodnicą można śledzić gołym okiem, ale także na specjalnej stronie obwodnicainowroclawia.pl. Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Saloniku Literacko-Artystycznym otwarto wystawę pod nazwą Kujawy Walczą. Kujawy Walczą to tytuł ekspozycji, którą do końca marca można oglądać w Saloniku Literacko-Artystycznym. Wystawa, którą przygotowała Biblioteka Miejska imienia Jana Kasprowicza, powstała w oparciu o materiały pochodzące z zasobu archiwalnego Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy i doskonale wpisała się w obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W uroczystości otwarcia wzięli udział Mirosław Spręger, pracownik bydgoskiej delegatury oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Gdańsku i prezydent Ryszard Brejza, który sprawuje patronat nad wystawą. Biblioteka Miejska z okazji Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych przygotowała nietypową wystawę. Wystawa, która prezentuje po raz pierwszy materiały zgromadzone w Instytucie Pamięci Narodowej w Bydgoszczy. Warto przyjść, ponieważ wystawa dotyczy konspiracji młodzieżowych, które działały na terenie naszego miasta i okolic. Tych grup było około 20, przynajmniej my dotarliśmy do takich informacji. Na wystawie zaprezentowane są charakterystyki poszczególnych organizacji młodzieżowych. Są zaprezentowane dokumenty, raporty przesłuchań, raporty rewizji, zdjęcia sygnalne z akt spraw dotyczących osób należących do organizacji młodzieżowych. W sali koncertowej imienia Ireny Dubińskiej odbył się koncert poświęcony pamięci Bogdana Jaskrowskiego, zmarłego 3 stycznia 2016 roku długoletniego wybitnego nauczyciela klasy klarnetu i saksofonu. W czasie koncertu można było usłyszeć przeboje muzyki klasycznej, ale i też rozrywkowej. Repertuar utworów został dobrany pod instrumenty dęte. Przypomnijmy, Bogdan Jaskrowski był kierownikiem sekcji dętej Państwowej Szkoły Muzycznej. W
koncercie wystąpili absolwenci, uczniowie zmarłego pedagoga oraz pianiści, akompaniatorzy związani z jego klasą. Będziemy długo wspominać naszego przyjaciela, powiedział nam dyrektor szkoły muzycznej Józef Henke. Śmierć naszego przyjaciela nas zaskoczyła, ponieważ w sile wieku i w sile pracy dydaktycznej czy twórczej odszedł nagle, pracując równolegle w dwóch szkołach muzycznych, w Radziejowie i w Inowrocławiu. Przez wiele lat, w zasadzie od zawsze można powiedzieć, był związany z Inowrocławską Szkołą Muzyczną, wcześniej jako uczeń, również i pedagog. Jest również ważne, że nie tylko ze szkołą muzyczną, ponieważ z wykształcenia był również magistrem matematyki, kończąc Uniwersytet Mikołaja Kopernika i równolegle pracując w szkołach inowrocławskich, bodaj w technikum samochodowym wcześniej. I mając taki umysł, gdzie matematyka świetnie się tutaj nam z nauczaniem na instrumencie wiąże, umiał znakomicie powiązać swój talent matematyczno-muzyczny z wykształceniem, tworząc tak dobre podstawy do swojej pracy dydaktycznej, co poprzez wyniki na przesłuchaniach i konkursach międzywojewódzkich, krajowych, międzynarodowych miał swój efekt, ponieważ dyplomy i nagrody przywozili jego uczniowie. Specjalizują się w wyrównywaniu szans, a za swój największy sukces uważają znalezienie pracy dla uczestników. Rąbińskie warsztaty terapii zajęciowej od lat uczą osoby niepełnosprawne nowego życia. Obecnie z warsztatów terapii zajęciowej korzysta 30 osób. Placówka przy ulicy Emilii Plater dysponuje kilkoma pracowniami, na przykład pracownią gospodarstwa domowego, pracownią krawiecką, umiejętności społeczne i plastyczno-poligraficzną, ogrodniczą czy stolarską. To tutaj uczestnicy zajęć uczą się przełamywać swoje bariery. Naszym celem jest podniesienie funkcjonowania osoby niepełnosprawnej, doprowadzenie do prowadzenia przez nią samodzielnego, niezależnego życia. To jest naszym głównym celem. Przede wszystkim warsztaty terapii zajęciowej są oceniane pod kątem przygotowania i zatrudnienia osoby niepełnosprawnej w zakładzie, czy to będzie zakład pracy chroniony, czy to będzie jakaś placówka na rynku otwartym, ale to jest prawdziwe wyzwanie, gdyż no niejako to początek takiego prawdziwego, samodzielnego, niezależnego życia. W Urzędzie Miasta odbyła się konferencja prasowa poświęcona m.in. tegorocznym Dniom Inowrocławia. Na konferencji przedstawiono listę zespołów i atrakcji, jakie umilą czas mieszkańcom 11 i 12 czerwca. Jak przekazał prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza, tegoroczne Dni Miasta również odbędą się na lotnisku Aeroklubu Kujawskiego. Według programu, jaki przedstawiła Monika Śliwińska, dyrektor Kujawskiego Centrum Kultury, w sobotę 11 czerwca zagrają zespoły Happy Set i Strachy na Lachy, a w niedzielę 12 czerwca na scenie pojawi się Dawid Kwiatkowski, Teresa Werner i grupa Boys. Poza tym miasto chce w niedzielę 12 czerwca stworzyć na lotnisku strefę kibica. Robimy strefę kibica, mecz Polska-Irlandia razem z artystami, którzy wystąpią 11 czerwca. Będziemy kibicować reprezentacji Polski. Bardzo się cieszymy już na samą myśl. Jesteśmy w trakcie, właściwie to Ośrodek Sportu i Rekreacji jest w trakcie załatwiania koncesji i myślę, że pobijemy frekwencję, jeśli chodzi o strefę kibica sprzed lat. W tym roku nie zabraknie również potraw z grilla. Tak, projekt rzeczywiście cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Osoby, które skorzystały w tych dniach z wielkiego grillowania, były bardzo zadowolone, chwaliły jakość, chwaliły też cenę, bo to ona powodowała, że dużo rodzin przyszło po prostu, zamiast robić obiad w domku, przyszło na lotnisko skorzystać z wielkiego grillowania. Jesteśmy w trakcie rozmów z największym partnerem, który prawdopodobnie zgodzi się na to, aby razem z nami współrealizować ten projekt. No i cóż, czekamy na Państwa, pogoda zamówiona. Gdyby nawet zdarzyło się coś niepokojącego związanego z opadami lub wiatrem, postanowiliśmy zadaszyć strefę całą gastronomiczną.
W minioną środę koszykarze KSK Notecz podejmowali we własnej hali drużynę WKS Śląsk-Wrocław. To była bolesna porażka w pierwszej lidze. Osłabiona kadrowo Notecz przegrała w Inowrocławiu ze Śląskiem Wrocław 62-68. Mecz był wyrównany, a oba zespoły popełniły aż po 22 straty. W końcówce więcej sił zachowali wrocławianie i wygrali. Pewnie tak. Nie chcę zaczynać swojej wypowiedzi na temat porażki i szukania tutaj wytłumaczenia, bo to jest gdzieś tam w dalszym planie. Przede wszystkim dzisiaj zagraliśmy bez charakteru, w sumie dla mnie jest żenujące, zagraliśmy bez głowy, cofamy się w rozwoju takimi meczami jak dzisiaj. Co do niektórych zawodników zaczynam naprawdę tracić zaufanie, co niestety no jest bolesne, zwłaszcza w takim okrojonym składzie, jaki teraz mamy. I jeżeli mentalnie niektórzy nie zaczną z siebie dawać więcej i włączać, to niestety no nie widzę tego różowo. No na pewno minuty będą co niektórzy mieli coraz mniej, bo nie da się tak grać. Ja wolę walecznych 5 zawodników i przegrać mecz, niż przegrać mecz po żenującym spektaklu i tylko... No wstyd mi jest po tym dzisiejszym meczu, bo... Kolejny mecz w Inowrocławiu Notecz zagra 13 marca. Rywalem będzie Znicz Basket Pruszków. To już wszystkie informacje w magazynie miejskim. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia. Kobietom malarstwo, fotografia, ilustracja to tytuł wystawy Dariusza Żejmo, której wernisaż odbędzie się we wtorek 8 marca o godzinie 17 w Galerii Miejskiej przy Placu Klasztornym 2 w Inowrocławiu. 11 marca o godzinie 18 w Saloniku Literacko-Artystycznym przy ulicy Kilińskiego 16 odbędzie się spotkanie z autorem książki Druga Młodość Supermana, doktorem nauk medycznych, chirurgiem Hubertem Juśkowym i urodzonym w Inowrocławiu Wojciechem Rosińskim, koszykarzem i szkoleniowcem sportowym.